Siemaneczko, jestem Pepe JM Games. Witam, że Amixu 22. Dzisiaj zaczynamy akcję żniwa. Żniwa jęczmienia. Dłuższy czas już mi nie było. W sensie takim, że nie nagrywałem. Więc powoli mam nadzieję, że już będziemy wracać do tego toku, jaki powinien być. Jak widzicie, przygotowana. New Holland oczywiście trochę obkosił, więc bez żadnego przedłużania odpalamy New Hollanda i lecimy sobie z tematem, żeby dzisiaj to miałem szybko ogarnąć. Kasa na koncie, skąd się wzięła, że wam mówię. Kasa na koncie, jeśli ktoś oglądał live'y i odcinek, miałem na koncie 78 tysięcy. Teraz jak na aktualny stan konta jest to stan 240 tysięcy. Jest to powodowane tym, że sprzedałem cały olej z olejami za kwotę bodajże 6000 małym chyba hakiem, jeśli nie mylę. Tak, 6000, więc trochę tych palet, powiem szczerze, było. Nawet był to strasznie duży ogrom tych palet, bo nawet musiałem jechać dużą brandnerką i wszystko sprzedać. Nie, brandnerką, węgierkami obydwoma zjechać i sprzedać to właśnie na dwie przytypy, bo nie weszło mi na jedną. Poukładałem i nie weszło na jedną, więc powiem szczerze, zajebisty interes życia jest to, ta olejania. Naprawdę dużo kasy daje. No ale jeszcze mamy trochę do sprzedaży prawdopodobnie. Dłuższy czas mi nie było, więc teraz mam trochę problem z ogarnięciem, co gdzie jak. Więc tak, jęczmień 6,5 tony. Jeszcze było z poprzedniego sezonu na chwilę ustawione. Mleko mamy aktualnie za 12 700 litrów. Za kwotę piekarni za 2300. A tutaj sobie 2200. Nie wiem jak piekarnia będzie mi się imowała. Piekarnia też już jest kupiona przeze mnie, więc nie wiem jak to będzie. Wiadomo, ale to chcę przytrzymać w miarę możliwości. Więc tylko jedna opcja właśnie sprzedaży jest. Tylko i wyłącznie na serwerze. Trzeba je to sprzedać już w niedługim czasie, żeby te mleko też się nie zsiadło. Więc trzeba coś będzie ogarnąć, jakieś mleczakę. Patrzymy na jakieś tutaj wyprzedaże. Nie mam żadnych konkretnych wyprzedaży. Ewentualnie jest wełna aktywna, która bardzo mi tu by się przydała w sumie. Po kukurydzy. Chociaż z drugiej strony nie jest to też wymagające. Widzę, że Hede do New Hollanda jest, więc to też by był zajebisty biznes, ale to chyba w New Hollandzie ma chyba Hede, o ile się nie mylę, 7,5 metra, coś w tym stylu, i sprawdzimy dla pewności. Tak, 7,5 metra, więc tutaj nie jest źle. A fizycznie on bierze chyba 8,5, 7,7 fizycznie bierze, 0,2 metra i tak jest fajnie. I tak. Dłuższy czas mi nie było, nie nagrywałem. Nie spodobałem też, że są wakacje. Nie ma to jak wiecie, wakacje zbyt ci siedzieć przy tym komputerze, ogarniać tego wszystkiego. Powiem szczerze, nagrywam to w dzień, niedzielę. Czekajcie, mogę jakoś ustawić tą godzinę, bo masz gdzieś były ustawienia, możliwości ustawienia godziny. Macie. 13.15 godzina i 24 lipca, więc powiem szczerze, dopiero dzisiaj zdążyłem ogarnąć sobie całego save'a z tej właśnie serii, więc powiem szczerze, troszeczkę czasu mi to zaszło. Wiadomo, jak to jest, sienokosy, żniwa, już ogólnie tam żniwa już u mnie zbytnio nie ma, praktycznie w zasadzie nie ma wcale. Ale jednak gdzieś tam jechać, pomóc cokolwiek, no to jednak trzeba mieć to na uwadze. Dobra, na sobie to zrobić. Najpierw trochę by pasowało, żeby drugą stronę to obciąć tą mniejszą. By było luz. I tak. Udawało się tylko shorty nagrywać. Nie będę oszukiwał. Ale też nie udawało się całych odcinków nagrywać. Mniej więcej jakieś tam ojewki nabało mi się dogrywać. Teraz ewentualnie będę chciał zrobić takie coś, jeśli naprawdę nie będę miał czasu do nagrywania. Możliwości nagrywania, bo teraz mam gości, więc też nie będę mógł nagrywać
sobie z głosem. Mam taki plan właśnie robić tutaj napisy typowo, żeby już się nie wiecie, nie było tego do tyłu. Naprawdę jestem teraz tak z tyłu z nagrywaniem tej serii, że to jest głowa mała. A chodzi o to, żebym właśnie jak najszybciej tą serię skończył. Jest lipiec, od listopada zacząłem tą serię, a jestem tylko na 65 odcinku, więc nawet jeszcze setki nie mamy. Co w 19 było to nie do pomyślenia, choćby nawet tam były dwa razy tygodnie odcinki, to też były tam systematyczne te odcinki, a tutaj niestety tego z mojej strony nie ma, co muszę to was przeprosić. Tak nie wychodzi, tak jak po prostu miałem to zaplanowane. Ale co zrobić, no co ma, jak to mówię zawsze, są rzeczy ważne i ważniejsze. I później też trochę zaczęło mi się knocić, bo mi się strasznie trochę zaczął przycinać. Musiałem zdjąć całą budowę, znaczy budowę, panel boczny i dopiero jakoś coś zaczęło dziogać. No i jak ktoś oglądał live'y, no to... Znaczy nie, miał być live teraz, nic z tego nie było. To miał być... mieliśmy zbierać sobie na mikrofon właśnie zewnętrzny, niewybudowany mikrofon w słuchawkach, bo powiem wam szczerze, że troszeczkę mnie to denerwuje, bo już nie jest ta jakość tego nagrywania tak, jakby to było może prawdopodobnie z zewnętrznym mikrofonem, więc zobaczymy, może się uda jeszcze dzisiaj ogarnąć live'a, bo jeszcze też będę chciał ten odcinek wam wrzucić na dzisiaj, więc tak myślę, tak z pół godziny półgodzinny odcinek, myślę, że w maksie będzie, za to, że dość długo nie było odcinków, ale dzisiaj będzie taka akcja, że będę chciał bynajmniej ściąć tą część na odcinku, coś to jest dość realne, nie można realne powiedzieć. Jest to dość możliwe do ścięcia, gdyż będę chciał chociaż jeszcze zrobić na odcinku prasowanie słomy. A mam dzisiaj chęć kupić ciągnik. Myślę, mam te pieniądze. Jest to ciągnik niedużej mocy w sumie, ale który mi się podobał i będę chciał go zakupić. Tylko jeśli uda mi się i wyłącznie skosić tutaj ten jęczmień. Dobrze, ja nie wiem, już mi się kurde na knucie tutaj... Tak, jęczmień, dobra. Kurwa, mi się zawsze miny przynieść, ale jęczmień nie wiem czemu, ale mało ważne. Będę chciał spasować, bo będę chciał też ogarnąć sobie teraz wszystko, ewentualnie później może na live'ie jeszcze. Jeśli mi się udało w, nie wiem, wieczornym, może live'ie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie obiecuję, jak internet pozwoli, bo widzicie, ostatnio chciałem live'a zrobić dwa razy w sumie, no i niestety internet mnie zawiódł. Właśnie, no nie mam jakiegoś tutaj internetu z NASA, czy jakiegoś nie dobrego internetu. Byłam mobilny, choć jak na razie większość ludzi właśnie mobilny internet, więc chciałem mojej okolicy, o. Są tu mobilne internety, więc tutaj jest troszeczkę lipa, co do tego, dlatego jak ostatnio robiłem live'a przerywało to dość znacząco, więc musicie mi wybaczyć, jeśli taki tutaj nie będzie tak, jak chciałem, obiecałem, ten, kurwa mi to krótko mówiąc, że nie idzie to takim tokiem, bynajmniej z mojej strony, nagrywanie, streamowanie i tak dalej, nie idzie to z mojej strony, jak bym chciał. Chciałem robić 3 razy w tygodniu streama, chciałem codziennie odcinki nagrywać. No kurwa, nie da się pogodzić wszystkiego tak, jakby się chciało. Niestety. Pracując na gospodarstwie, trzeba pilnować bydła, trzeba nakarmić bydło, by doić krowy, jechać w pole, przywieźć kiszonki, nie wiem, słomę przywieźć. Wiecie, z budynku, no, drugiego budynku, żeby, wiecie, było czymś sielić i tak dalej,
Czytać się daję po prostu nawet słomy, bo ja właśnie stosuję też słomę jako paszę, nie tylko jako ściółkę. Więc czekaj, tam by to zrobić. Tam to mi można. Chyba pojadę tam wysypię bezpośrednio, nie będę już tutaj kombinował, bo tutaj nawet nie ma nie. Aha, kurwa. Pomniałem, że tam coś jest zbagowane czy coś. I dlatego nie idzie to, ten pokłos tam nie wyszedł, tylko dopiero po 5 etapie wyszedł. Dobra. O kurwa mać. Andrzejku, weź ty się ogarnij, dobra. Dobra. To jest tak. Elegancko. No tutaj jest drugi, trzeci zbiornik chyba wsypywany. Czekajcie, jest możliwość ustawienia, żebym ja te pacjenty też tu widział. Nie wiem, czy tutaj był, bo no. Kurwa, się tak pogubiłem teraz z tym, że dawno nie nagrywałem to wszystko, to jest tak się pogubiłem. O, no chyba daleka wysyspana. Powiem o szczerze. Fajnie, bo to pójdzie wszystko na młyn. Dla mnie większość będę chciał wziąć na młyn. Z tego powiedzmy ta część, która jest mniejsza, pójdzie do silosa dla kurczaków na sprzedaż. A właśnie ta większa część pójdzie typowo na sprzedaż. Z tego względu, że nie chcę też wszystkiego przerabiać, bo to powiem szczerze, na singlu grając jest to strasznie męczące, bo olej chciałem sładować, nie chciałem się banderki ściągać na górę właśnie i wiecie, automatycznie, żeby mi zbierała. No to mówię, dobra, odpuszczę sobie, wezmę tam przed tym 20 minut zejdzie objęte, jak to powiem, i musiałem kombinować, żeby tak miałem ułożyć. Później suma sumerycznie założyłem buty do przyczep i wziąłem po prostu, to się mówi, po chamsku olej wrzuciłem na przyczepy i dopiero sprzedałem. Powiem wam szczerze, nie miałem siły już się męczyć z tym, właśnie, żeby to jakoś ładnie, estetycznie to wszystko porobić. Czekajcie, teraz by się przydało, żeby to jakoś przesunąć tak, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, już zapomniałem, że jak to zrobię, to już nie będę mógł strzałkami robić tego obracania. Tylko wyłącznie chodzi myszka do obiegu. Dobra, mówię, to zajebiście, że trafiło tak jak trafiło z tym olejem. Mówię, naprawdę byłem w szoku, jeśli to sprzedawając. Ja bym teoretycznie, mówię, jeśli nie mam dla silnika do plona, chociaż nie jest to na CITO dla mnie, ja mam praktycznie pieniądze na któreś tu, no, chyba z tych pól mniejszych, czekajcie, teraz niech ja zobaczę, żebym ja tutaj gafy nie strzelił. Tu gdzieś takie małe, fajne pole było. 16 właśnie, już bym miał pole, które można by było pokombinować, potworzyć, pomodernizować. Ale niestety, znaczy niestety, niestety. Możecie nawet pisać w komentarzu, czy teraz bardziej uderzyć właśnie w sprzęt. Ale sprzęt, kurwa, teoretycznie jest, myślę, że na wysokim poziomie. Teraz na pewno będzie sprzedaż paru maszyn, prawdopodobnie. Maszyn, budynków, bo będę chciał właśnie zrobić budowę, bo jak widzicie, te panele słoneczne są dla mnie teraz nie wypałem, w sensie takim, że nie spojrzałem się przez wiecie, że one są gotowe. No tak wiecie, tyle czasu nagram i dla mnie zadowolony byłem, ale teraz patrząc, to trochę jest lipa. Więc trzeba coś tu będzie ogarnąć w tym temacie, żeby to miało ręce i nogi, żeby to ładnie wyglądało. Będzie przebudowa prawdopodobnie całkowicie gospodarstwa tutaj głównego. Nie wiem, czy to wspominałem kiedyś na odcinku, ale tak mam właśnie taki plan zrobić, żeby tu coś pokombinować. Na pewno większy kurnik postawić. Chociaż nie wiem, czy tutaj już nie jest to maksymalny kurnik. Teraz muszę tylko zobaczyć, żebym tutaj grafik nie strzelił. Budowa zagrody.
Czyli to nie krowy, tylko miały być kury. Ja mam ten. A mi potrzeba na jakieś większe ilość sztuk. To mam 360. To mało. Więc muszę teraz poszukać w internecie jakiegoś pewnego królika na jakieś 1500 sztuk na pewno. Bo wiem, że teraz jeszcze kury i krowy to teraz właśnie dają najwięcej mleka, wiecie, tego całego zarobku. Świnie średnio, owce chyba prawdopodobnie też średnio, bo nie wiem, kogoś patrzyłem, nie chcę teraz mówić kogo dokładnie na kanale. To prawdopodobnie tylko i wyłącznie są właśnie kury i krowy są właśnie na jako główne zwierzęta, które są dochodowe. Więc konie w sumie też nie wiem jak wyglądają, ale też podobno jest słabo z tymi koniami. Mano co zrobić. Takie są uroki właśnie tego, że czekajcie, bo ja teraz miałem nawet wysypać bandnerkę. Nie pojechałem. Dobra, więc lecimy sobie to wysypać. No jest tu jak na trochę, bo zbiera się 2,5, 25,5 tony. No powiedzmy, to w tonach liczę. Nigdy nie liczyłem w litrach, więc liczę zawsze to w tonach. Więc 25,5 tony jest jęczmienia już na przyczepie. No i fajnie, udało się ten zestaw tak fajnie skroić wizualnie. Chyba ciekawe, czy mi teraz nie będzie przeszkadzał wózek. To chuj, bo się przep. Nie będę się tu czaił. Tak. O, widzi to. Już jest elegancko. Czekaj, teraz czy ja... Nie, to na tym niech będzie i też to wysypie i też będzie dobrze. Na szybciej wysypie, nie wiem. No też na bardzo bardziej ostatecznie to wygląda, bo ta rampa nie jest aż, jak to się mówi, nie rampa, tylko właśnie ten zasyp. On nie jest na całą szerokość tego, tej przyczepy, więc też by nie wyglądało estetycznie. Więc lepiej właśnie takie coś zrobić, żeby na to wysypać. No jest elegancko. Mówię, ta bandeka fajna jest. Może duża, to teoretycznie nie jest, bo ona jest od... Inne, o 3 tony większe tylko od tych dwóch właśnie przyczep, które są na tandemie, ale fajna taka trzyośka, podobała mi się, więc w sumie czemu jej nie kupić. A teraz jeśli takie tempo będzie słabe z mojej strony właśnie z tą serią właśnie, no to trzeba naprawdę będzie teraz cisnąć we wszystko, co jest możliwe, czyli w pola, w maszyny, w hodowlę zwierząt, bo powiem szczerze, chciałbym to skończyć chociaż do przyszłych wakacji tą serię. Co z tym aktywności z mojej strony, no jest strasznie wolne, ale mam nadzieję, że to się poprawi, ustabilizuje się i będzie elegancko. Bo chciałbym to właśnie jakoś ogarnąć, bo może w końcu jakąś polską serię by się w końcu udało ogarnąć. To bym zadowolony, jeśli takie coś w końcu wyszło. Bo nie ukrywam, strasznie słabo mi to wychodzi ogarnianie właśnie jakiejś polskiej serii. Jedynie co jest taka, wiecie, w miarę fajna mapka, to jest chyba Brzozówka, ja się nie mylę, ale na singla Brzozówka, no to kasabo. No jeszcze, jak to się nazywa, Zdzieków. To jest gigantyczna mowa w sumie. Więc tutaj też możecie napisać, jaką mógłbym średnią mapkę, ktoś to jeszcze ogląda do tego momentu. Niech mi napisze w komentarzu, czy jakąś fajną mapkę, która mogłaby być właśnie na tą serię, która właśnie. Na polską serię przede wszystkim, na polskie maszyny, bo najwięcej mody już mam, kompatybilne to wszystko miałem, więc mam nadzieję, żebym mógł to już po wakacjach może ruszyć prawdopodobnie. I mam nadzieję, że tak będzie, no bo
Ta jesień się też będzie taka piorowa. No tak właśnie jest w rolnictwie, że od wiosny do jesieni jest kurwa bita robota non stop. Piorą zimę miarę jest taki spokój, ten czas, żeby to brać i po prostu nagrywać, choć to tam wiecie, nie zawsze też to wychodzi jakby się chciało. Czekajcie, teraz żebym najpierw to obkosił tak, żebym mógł pracownik robić, żebyśmy poszli w końcu po nowy nabytek. Teraz poczekajcie, ja bym jakoś może zrobił troszeczkę inaczej, tam do strony chociaż jeszcze nie wykosi. Wiesz, widzę, że na falę on kurwa tutaj kosmicznie mocno sypie te zboże. Dobra, to niech on tak zrobi. On jeszcze nie będzie miał pewnych 90%, znaczy 100%. No więc dobra, no to lecimy sobie teraz do sklepiku. No powiem tak właśnie ogólnie, nie wiem, nie oddaję, bo on jeszcze nie był wałowany. Nic. Dobra, wchodzimy. Czekajcie, jak się ta myszka skończyła, że teraz chcę wejść. Lecimy sobie do ciągników. Średnie ciągniki. Rzecz jasna. Gdzie on teraz był, żeby teraz miała być Kubota. Już powiem szczerze, ładna jest, ale nie na tą serię. Kubota będzie na pewno na polskiej serii, bo już się już wszyscy zaczęli uderzać w tą Kubotę. Dla mnie jest to ciągnik Landini. Nie wiem, jak wam się to będzie podobało. On mi się strasznie podobał, bo ten duży Landini, który jest... Czekajcie, gdzie to było? Ten też jest ładny, nie powiem, że nie. Taki bydlaczek, fajny bydlaczek. Ale nie wiem, tak mi jakoś nie podchodził. Więc podchodzi mi bardziej ewentualnie Dojc. A czekajcie, a zobaczmy Dojca. Konfiguracja, głowio, nie pisze nic. No po prostu ma duże gabaryty, co nie? No ten Landini mi się podoba, tylko czekajcie, żebym teraz mógł miałe to fajnie zrobić, żeby to miało ręce i nogi. BKT. I teraz czekajcie, ile to było? 176 koni, GPS. Kurwa, jaki kolor listy. Tak, metalik. Nie no. Bardziej już takiego bym chciał. Czekajcie, też bym teraz nie odjebał. Dobra. To by było 144 tysiące. Więc lecimy. Może to będzie błąd, jak nie, to jak sprzedamy i będziemy mieli po prostu spokój. No nie jest to jakiś wielki ciągnik. Duży. Czekajcie, tylko kurwa teraz by się przydało, żeby fowa ustawił. Bo nie powinno się trochę cofnąć, nie cofać w rozwoju, tylko praktycznie można powiedzieć iść do przodu z tym wszystkim. Z całym tym rozwojem, ale powiem szczerze. Może wam to nie będzie pasował ten ciągnik. Ja może też nie będę aż tak go używał. Bardziej mi chodzi pod sianokosy, pod jakieś, wiecie, pierdółki, właśnie typu jakieś wrzątki. To jest bardziej ciągnik będzie na razie pod prasę, pod kosiarkę, pod wszystko to, co duże ciągniki nie potrzebują, tak? Więc pod tym względem ten ciągnik został zakupiony pod pług. Zobaczymy, jak on będzie testował w talerzówce. W innych tutaj maszynach, które posiadam. Ale to kurwa teraz nie mam prasy. Tam. Mam podobny chyba. A nie wiem, czy to nie jest model wyciągnięty czasami z Pure Farminga. Dobra, teraz na pewno wiem, że mam pełny zestaw. Więc znaczy zestaw. Na pewno pełny kombajn, więc teraz niech sobie to jeszcze odpalić. Ewentualnie, jeśli komuś nie będzie pasował ciągnik, ja po prostu go sprzedam.
Tak, chciałem kupić tego jednego dużego, ale powiem szczerze, no by może było pisanie, że kopiuję tych, czy tamtych, czy owamtych, jak mogę powiedzieć krótko. Więc postanowiłem nie kopiować, postanowiłem tego nie ogarniać pod tym względem takim, że kopiować jeden do jednego. Mogę tak to ująć. Więc mam nadzieję, że taki mały, bo to mały ciągniczek jest, tak? Ale jest bardzo pomocny, zobaczycie. Może nie ma tutaj jakichś tutaj rzeczy. Czy on jest w automacie, czy on był tym manualu? Manualu. Dobra, odpalamy, lecimy. No i niech on sobie tutaj ogarnia wszystko. Hamowanie jest, no mój fajny, mało, minimalistyczny ciągnik. Czekajcie, tylko teraz kurwa zjebałem, bo miałem zrobić kulkę 180, bo po co mi kulka 150, jeśli ja mogę sobie zrobić 180. Więcej materiału, mniej siatki i będzie to dużo lepiej wyglądało. Tak powiem szczerze, po tym kombajnie jest strasznie i tak dużo słomy, są te pokłosy naprawdę gęste, więc tutaj nie ma co mówić, że to jest USB. No 175 koni pod tą pracę w sam raz, no gwarantowana się lepiej zgrywa niż większość silników, które posiadam. No Zetor mi średnio siedział w tym, ale praktycznie tego Zetora tak nie będziecie widzieć, bo wiem, tylko że teraz był z okazji kupiony pod paszowóz. No a tutaj to raczej będzie troszeczkę miał roboty, mam nadzieję. Ten landing tutaj na tej serii. Dobra, tutaj elegancko będziecie na krowy, na ścielenie, a to wszystko to będzie pikabelo sprzęt. Mówię, no elegancko, no mi się podoba ten New Holland. Landini, przepraszam. Więc no co, nie więcej ciągników. Mi się zdaje, że nie jest źle wtedy. No bo będzie, wiecie, jakiś wybór. Czy ten pójdzie, nie wiem, do chwastownika, czy nie wiem, do opyskiwacza. No, bardziej gabaretowo mi się już bardziej podoba niż właśnie ten Walmet. Ale taki typowy byk jest. Taki duży, mocny ciągnik. A ten taki, tak widzicie, no 125 koni mają postawy. Ma maksymalnie 186 koni, on się chyba to nie zmienia, więc myślę, że będzie dobry zakup, po prostu będzie dobry zakup, nie ma co tu bardziej obijać bawełnę, ma się podobać, ma to jeździć, ma to działać, mam nadzieję, że tak to będzie ogarniał temat, no mówię, no ten ciągnik bardziej pasuje, znaczy pasuje być. On chyba bardziej wyciągnięty z Pure Farminga właśnie. No tak mi się coś zdaje, że ten Landini właśnie taki był taki kolor właśnie niż jak to się zwie? Jak to się kurwa zwie teraz? Niż ten oryginalny, bo tamten oryginalny ma jaśniejszą tutaj powiedzmy maskę, to wszystko jaśniejsze. Ten ma z kolei trochę ciemniejsze i tutaj chyba bardziej podoba mi się do Landiniego. Holandę nie chciałem, mówię, to taki ciągnik pomocniczy, nie chcę też się zbytnio mocno rozwijać z maszynami. No bo co, tutaj nie mam jakichś zbytnich tutaj wymogów, bo co będę tutaj kupował, nie wiem, ciągnik już 300 koni, no tym mi się nie nacieszę, tak? Przyjdzie taki moment, że naprawdę pójdzie. Gruba inwestycja, na pewno gruba inwestycja maszyny. Z tego względu trzeba się rozwinąć, ale to będzie gdzieś na pewno na setny odcinek. Okej, ten setny odcinek będzie, to wam już tego nie powiem. Mam nadzieję, że jak najszybciej to wyjdzie. Nie wiem, bo ciężko to powiedzieć. Nazwę wam mówię, że ciężko to powiedzieć. Ale mówię, no fajnie, że taki Landini wleciał. Mówię, no może nie jest dla was, nie będzie dla was pasowny, ale zobaczymy. Mi się podoba.
Ale tę polską gospodarkę to będzie zajebisty. Oświetlenie 360, nie. Może nie 360, ale on dość fajne oświetlenie ma, to trzeba przyznać. Mówię, no follow me, później w razie czego bym chciał robić piano czy piano kiszonkę, właśnie robić czy pasowanie, co będę chciał puścić pasownika za kombajnem, za, nie wiem, za kosiarko, za zgrabiarko, więc tutaj też bym miał zajebiście. Czekajcie, bo coś tak plika tutaj, plika i nie wiem, o swój chodzi. Dobra, nie wiem, o chuj chodzi, coś pikało mi, ale nie wiem co. A to poprzecznaczek sobie strzelmy, żeby tam jakoś ręce i nogi miać. Chyba jeżdżę jak pijak. Ale widać, razu widać, że jest już pełny kombajn, elegancko to poprzecznaczek wyjdzie. Ale będziemy zaraz kończyć, żeby to też, wiecie, nie przedłużać, bo nie wiem, jak to właśnie z tym internetem się będzie. Dobra, jak to się wyrzuca, ja sobie tu ogarnę temat do reszty. Więc jeśli taki odcinek wam się spodobał, to ciepłe w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!